Eureka. Lato mamy, proszę Państwa, już za sobą i rady specjalistów, dietetyków, ile wody powinniśmy pić podczas upałów, nawet do 3 litrów. Ale nasz organizm potrzebuje wody przez cały rok. Okazuje się, że nasze ciało samo wie ile, a na to ile wody ugasi nasze pragnienie, ma wpływ pewna struktura w mózgu wielkości tylko ziarnka grochu. Taki układ pragnienia. Jak to działa? To sprawdzali specjaliści od mózgu z Princeton University, o czym poinformowało czasopismo Scientific American. A u nas w Eurece dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Witam pana w Eurece w programie pierwszym Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Ciekawa jestem, co na to dietetycy, ale o tym za chwilę. Od kiedy znane jest to miejsce pragnienia w mózgu? Wielkości ziarnka grochu, to nas na pewno intryguje. Ziarnko grochu? Ciężko mi jest powiedzieć konkretny rok, natomiast jest to wiedza dosyć stara, ponieważ jest to struktura, która wchodzi w skład tak zwanego podwzgórza. To jest takie miejsce w naszym mózgu, które właśnie służy do regulacji różnego rodzaju procesów homeostatycznych, a gospodarka płynów jest jednym z najważniejszych składowych tej homeostazy. By zachować równowagę. Dokładnie tak. Z tego powodu, że wszystkie procesy chemiczne, które zachodzą w naszym organizmie, zachodzą w środowisku wodnym, wymagają odpowiedniego, po pierwsze, uwodnienia, po drugie, odpowiedniej ilości soli fizjologicznych, jak również utrzymanie układów, które integrują cały organizm, też wymaga odpowiedniego nawodnienia, jak chociażby układ krwionośny. No właśnie, generalnie nasz organizm składa się z ponad 60% wody, ale są organy, w których jest jej więcej, na przykład w płucach ponad 80%. Tak, nasze zróżnicowanie tkankowe jest różne. To się właśnie mniej więcej średnio liczy, że całość to jest około 60% wody. Ta woda jest pozostałością pierwotnego środowiska, w którym się rozwijało życie, czyli po prostu życie jest oparte o środowisko wodne. Tylko że w naszym przypadku my to środowisko wodne nosimy w sobie. W związku z tym utrzymanie odpowiedniego nawodnienia jest kluczowe. No mamy dużo wody, to po co nam jeszcze? Można by zadać takie pytanie. Jesteśmy układem otwartym, to znaczy cały czas wodę tracimy w postaci chociażby potu, czy odparowywujemy i to jest część naszej termoregulacji, ale również produkty przemiany materii wydalamy razem z moczem i to jest bardzo ważny element oczyszczania naszego organizmu. Także jesteśmy układem wodnym otwartym, czyli musimy cały czas dostarczać sobie odpowiednią ilość wody. I ta sterownia jest w naszym mózgu wielkości ziarnka grochu, ten układ pragnienia. Patrzę na pańską twarz, na głowę. Proszę wskazać, w którym miejscu jest to ziarnko grochu. Bardzo głęboko. Ono jest w samym centrum mózgu, centrum głowy, ale na dnie naszego mózgu. Czyli takie jądro ziemi w pewnym sensie. Tak, to jest struktura, która jest, ja to zawsze nazywam stara ewolucyjnie, to znaczy te struktury podwzgórzowe pojawiają się bardzo wcześnie w ewolucji kręgowców i one dokładnie pełnią właśnie funkcje homostatyczne. Przy czym tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie, że to jedno miejsce odpowiada za całość tej gospodarki wodnej, bo ono oczywiście ma swoje odpowiednie, można powiedzieć, czujniki też i w innych miejscach zdalne czujniki, jak również współpracuje z wieloma innymi strukturami w celu utrzymania tej homostazy. W szkole uczą nas, że homostaza to jest wtedy, kiedy organizm wyczuwa brak i nadrabia ten brak w jakiś sposób, czyli na przykład w tym momencie pijąc. I nie jest to do końca prawdą, ponieważ my już teraz wiemy, że homeostaza w większości przypadków jest przewidywaniem, co będę potrzebował. No właśnie, nie dopuszczamy do braków, czyli taka wyrocznia petia w pewnym sensie, tak? Niekoniecznie, ponieważ po pierwsze na podstawie bieżącego zużycia, warunków środowiskowych, tego czy jest ciepło, czy jest zimno, organizm potrafi oszacować, ile tej wody będzie potrzebował. Czyli to, że nam się chce pić, kiedy jest gorąco, to niekoniecznie znaczy, że już mamy tak mało wody, że ten układ uruchamia alarm braku wody, tylko on przewiduje, że tej wody może zabraknąć przy danej temperaturze i uruchamia tak zwane popędy, czyli coś, co nas motywuje na przykład do znalezienia źródła wody i pobrania tej wody. Przed naszą rozmową poprosił pan o szklankę wody. Rozumiem, że nagle poczuł pan suchość w gardle i pragnienie. To jest ten mechanizm? Tak, to znaczy może niekoniecznie poczułem taką już bardzo dużą suchość, która wynikała z braku tej wody, tylko mój mózg w jakiś sposób wie, że co jakiś czas trzeba się tej wody napić. Czyli zadzwonił dzwoneczek. Dokładnie tak. Zapaliła się czerwona lampka. I tutaj najprostsza jest sprawa taka, że jeżeli byśmy już dopuścili do takiego odwodnienia, które powoduje, że tej wody jest dużo za mało w naszym organizmie, to już jest za późno. Bo to może spowodować takie osłabienie, że my tej wody nie znajdziemy.
Obecnie nie ma problemu, idziemy do kranu, odkręcamy kran, napełniamy sobie szklankę i pijemy, ale w warunkach naturalnych ludzie musieli dokładnie wiedzieć, gdzie są źródła wody. O tą wodę czystą nie było tak prosto, w związku z tym to przewidywanie pragnienia miało ogromne znaczenie dla przeżycia. I większość procesów homeostatycznych to jest właśnie przewidywanie przyszłości. Nasz mózg jest maszyną do przewidywania przyszłości. No ale może się okazać, że nasz mózg nie wie, że za chwilę zdecydujemy się na trening intensywny, zechcemy biegać. To jak to pogodzić? I tutaj dodatkowo dochodzi nasza świadomość, czyli my możemy wspomóc te procesy homeostatyczne przez to, że posiadamy pewną wiedzę o tym, co chcemy zrobić. Czyli dokładnie w momencie, kiedy wiemy na przykład, że będziemy w jakiejś dłuższej podróży i nie będziemy mieli dostępu do wody, możemy się troszeczkę na zapas napić, bądź zabrać ze sobą zapas wody. Czyli to taki tuning troszeczkę. Dokładnie tak. I to się wszystko składa w taką jedną homeostazę, która wyrasta z takiego prostego mechanizmu kontroli poziomu wody w tkance, gdzie tkanka potrafi, z wodą to jest pewien problem, bo nie mamy takich magazynów dużych wody, ale w przypadku jedzenia, gdzie mamy zgromadzone odpowiednie produkty zapasowe i możemy uruchomić pewne zapasy i zużyć je, w związku z tym przez nawet 3 tygodnie możemy się obyć bez posiłków. No z wodą niestety jest to dużo, dużo gorsza sprawa, bo to zaledwie 2-3-4 dni to jest maks, co możemy bez wody przeżyć, bo cały czas ją tracimy. Także w przypadku jedzenia to nasze poczucie sytości, ono się składa nie tylko z poziomu glukozy we krwi, ale też właśnie z tego, że planujemy jakieś posiłki. Co więcej, żeby się najeść, to czasami wystarczy widok posiłku, który będziemy zjadali, ponieważ mózg już wtedy szacuje mniej więcej, ile tych kalorii pochłonie. Z pokarmów stałych dostajemy około 20% wody, więc stąd być może odpowiedź na pytanie, dlaczego pokarmy troszkę dłużej utrzymują nam tę homeostazę niż sama woda, którą pijemy. Tak, no i organizm też jest w stanie rozpoznać to uwodnienie pokarmów i w jaki sposób zakodować sobie. No ale tutaj, jeżeli wracamy do tych wytycznych, ile tych szklanek czy litrów pić, to zasada jest prosta. Lepiej troszeczkę więcej niż troszeczkę za mało. Czyli po prostu przewidywać, bo poza tym, że ziarnko grochu nam podpowiada, to rozsądek też ma swoje znaczenie. No ale jak to pogodzić, to co podpowiada ziarnko grochu głęboko ukryte w naszym mózgu, z zaleceniami dietetyków, którzy patrzą na nas z zewnątrz, chyba zdroworozsądkowo? Jak najbardziej. To znaczy, tak jak powiedziałem, w przypadku nadmiaru wody dosyć prosto możemy się jej pozbyć. Oczywiście z założeniem, że musimy też uzupełniać sole mineralne, czyli wypicie bardzo dużej ilości super czystej wody też nas może zabić. Pijąc bardzo dużo czystej wody, takiej destylowanej na przykład, możemy spowodować wypłukanie soli mineralnych. Wtedy nasz układ nerwowy przestaje funkcjonować. Zabija nas woda. Tak, zabija nas woda. Natomiast oczywiście to musi być bardzo duża dawka i jest to raczej sytuacja rzadko spotykana, ekstremalna. Więc zawsze lepiej jednak ten litr wody więcej wypić niż litr wody mniej. Czyli ziarnko grochu ziarnkiem grochu plus rozsądek i to jest przepis na liczbę szklanek wody, które są nam potrzebne. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Gościem Eureki był dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Eureka.